Jak tak patrzę na tą sytuację Józefa, jeszcze przed zwiastowania, to kurczę, miał go poukładane. Miał zawód, miał dom, miał super żonę, można powiedzieć. Czy planował super żonę? Zaplanował sobie super życie, takie super, no zwykłe, ale super poukładane. Sam był odpowiedzialny, wiedział, że świetna żona na niego czeka. Był przekonany o tym, że będzie mu wierna i rzeczy będzie układał. No dokładnie. No i tutaj... No i czytamy tak. No i okazuje się, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Myślisz, że Józef się domyślał, o co chodzi? Nie wiem. Nie wiem, czy się domyślał. No dopiero później anioł we śnie mu mówi. Natomiast na chwilę obecną, no generalnie te wszystkie jego plany, te wszystkie jego marzenia po prostu się zawaliły. Nie? No to, co mówiłeś, miał wszystko poukładane i wydawać by się mogło, że wszystko według tego planu musi iść do przodu i będzie przeżyje całe życie w sposób wspaniały, bez żadnych trudności i cierpień. No tutaj się okazuje, że ta żona, która miała być mu wierna, jest w ciąży. No więc nie wiem, czy wiedział od razu, czy nie wiedział, no ale najprawdopodobniej Wyobraź sobie, że jest też takiej sytuacji. No tak, no tak szczerze mówiąc, to myślę, że no nie w tej dokładnie sytuacji, ale tak naprawdę każdy z nas jest w podobnych sytuacjach, jak sobie zaplanujemy coś, że chociażby dzień dzisiejszy, nie? Że planuję, że dzisiaj mi się uda zrobić to i to, a tu się i wszystko jest do tego przygotowane. Nie? Także wydaje się, że wystarczy tylko po kolei wszystko robić, żeby to zrobić, a okazuje się, że coś się zawaliło. Jedna osoba coś mi powiedziała, druga osoba coś zrobiła i te wszystkie moje plany legły w gruzach. Nie? No myślę, że to... To się przypomina jeszcze przed wstąpieniem, znaczy przed wstąpieniem w ogóle nie miałem pojęcia, że wstąpię. Mówiłem ci kiedyś. Tak. Miałem plany, planowałem sobie uniwersytet, rodzinę założyć. Ja nie wiem, za parę lat tam się pobrać, dzieci mieć. Piątkę dzieci. Ja trójkę. Jan, Jakub i Bartłomiej mieli mieć moi synowie na imię. Między moimi też był Józef. Okay. W każdym razie pamiętam ten moment, kiedy wszystko miałem zaplanowane mniej więcej. W każdym razie byle nie do kapłaństwa, nie? Tak. I pamiętam, jak przyszedł taki moment takiego mojego zwiastowania. Modliłem się i bardzo prosiłem o rozeznanie, w jakim kierunku studiów mam pójść, bo nie wiedziałem. Tak. No i poczułem takie, słuchaj, będziesz kapłanem. No i wtedy właśnie ja czułem, że to Pan Bóg mówi i w tym momencie właśnie sobie uświadomiłem, że wszystko runęło. Nie? Że ja chociażbym został z tą dziewczyną, to bym był nieszczęśliwy. I wszystko dla mnie wtedy kompletnie runęło. Natomiast dopiero później się okazywało, jak wielkim darem to jest. No to tak, no to w sumie w życiu Józefa też dopiero później się okazało, jak wielkim darem było to, że Maryja stała się brzemienną. No myślę, że to w takim wypadku dla nas też jest takim przykładem Józef tego, że czasem nawet jak się coś zawali, jeśli przyjmę to z taką pokorą i jakoś będę próbował rozwiązania szukać razem z Panem Bogiem, no to myślę, że jesteśmy w stanie z każdego, znaczy On jest w stanie, Bóg Ojciec jest w stanie z każdego zła, które nas spotyka, z każdej trudności jakiegoś, no i dobro wyciągnąć. To jest, no to tylko On potrafi. Nie? No i to w sumie pokazuje nam przykład świętego Józefa. Też zobacz, że Pan Bóg to robi w tak niezwykły sposób, że nigdy już nie pomyślał, że no tak nie. Może w ogóle być. Józef na pewno nie pomyślał, że no. będzie ojcem Mesjasza i że jego... Ale że jego żona przed tym, jak zamieszkali razem, będzie w ciąży. No. Może nam się też czasem zawalić wszystko, ale no to Józef jest dobrym patronem osób, którym się coś zawaliło.